Masaż twarzy, szyi i dekoltu to idealny zabieg terapeutyczny. Wprowadza naszego klienta w stan głębokiego relaksu. Silnie detoksykuje, odżywia, dotlenia i regeneruje. Dzisiejszy masaż wykonam na francuskiej świecy do masażu L'Ami de Provence. Wybieram zmysłowy, ciepły zapach drzewa sandałowego ze słodką nutą pomarańczy. Skład świecy jest oparty na naturalnych składnikach odżywczych. Na pierwszym miejscu znajduje się olej sojowy. Składnik bogaty we flawonoidy, saponiny, fitosterole, kwasy omega-3 i 6 oraz witaminę E. W skład świecy wchodzi również olej kokosowy, a także wosk pszczeli. Surowiec naturalny o właściwościach antybiotycznych, leczniczych i regeneracyjnych. Zapalam świecę kwadrans przed zabiegiem. Świece do masażu występują w 8 różnych zapachach, m.in. energetycznej pina colady, subtelnego jaśminu z kwiatem monoi, czy aromatycznych jabłek w karmelu. Gdy wosk stanie się płynny, gaszę płomień. Za chwilę wykonam masaż twarzy. Na świecy w salonie wykonuję również masaż ciała, dłoni i stóp. Świeca świetnie sprawdzi się również w pielęgnacji domowej. Przez odpowiednio wyprofilowany dziubek nalewam wosk na dłoń. Piękny pach. Tak. I rozpoczynam masaż. Pierwszym ruchem jest głaskanie. Głaskanie jest ruchem powolnym, uspokajającym. Powoduje delikatne złuszczenie naskórka, poprawę przewodnictwa nerwowo-mięśniowego, wspomaga krążenie krwi i limfy. Pracujemy na mięśniach twarzy, szyi i dekoltu. Jest to mięsień naramienny, piersiowy, czworoboczny i mięsień mostkowo-obojczykowo-sutkowy. Mięsień szeroki szyi, mięsień bródkowy, śmiechowy, policzkowy, mięsień jarzmowy mniejszy i większy, żwacz, bruzda wargowo-nosowa, mięsień obniżający wargę dolną, obniżający kącik ust, dźwigacz wargi górnej i kącika ust, mięsień podłużny, marszczyciel brwi, mięsień okrężny oka, mięsień okrężny ust, wykonując głaskanie, możemy stopniować zarówno intensywność i moc, jak również tempo masażu. Rozpoczynamy od klasycznego głaskania. Jeśli masujemy skórę wrażliwą, naczynkową, możemy również zastosować delikatniejszą formę głaskania, wykonywaną wyłącznie opuszkami palców. Muskamy powierzchnię skóry. Głaskanie możemy też wykonać z większą siłą. Pracujemy wtedy całą powierzchnią dłoni. Siła dłoni i ciepło świecy dają na skórze efekt rozgrzewający. Działają rozluźniająco, przeciwzapalnie i przeciwbólowo. Ciepło wspomaga regenerację tkanek, relaksuje i rozszerza naczynia krwionośne. Dzięki temu składniki aktywne zawarte w świecy łatwiej wnikną w głąb skóry. Głaskanie może być również bardziej energiczne, pobudzające.
jak gra na fortepianie. Tak. Ważne, aby podczas masażu używać kosmetyków, które dają dobry poślizg. Raz nałożony na skórę wosk świecy pozwala na wykonanie masażu bez ryzyka utraty płynności. Wosk jest bardzo wydajny, ma jedwabiście gładką konsystencję. Nie musimy odrywać dłoni, aby dodać kolejną partię kosmetyku. Płynnie przechodzimy do rozcierania. Rozcieranie jest ruchem pobudzającym. Następuje w skórze przekrwienie, przyspieszony jest metabolizm tkankowy, skóra staje się przekrwiona, lepiej odżywiona, uelastycznia się. Przechodzę do tonizującego ruchu ugniatania. Ugniatanie silnie wpływa na układ limfatyczny, przyspiesza przepływ chłonki, usuwa produkty przemiany materii. Dzięki temu zniwelowane są obrzęki i zastoje limfatyczne. Ugniatanie wykonujemy powoli, miarowo, w kierunku od środka na zewnątrz.
Kolejnym ruchem masażu jest oklepywanie. Działa ono silnie stymulująco, wspomaga mięśnie, uelastycznia, podnosi owal twarzy, bardzo silnie pobudza. Ponieważ jest to ruch silnie pobudzający, początkowo przyzwyczajamy klienta do tego typu stymulacji, wykorzystując do tego celu ruch fortepianowy. Teraz podnosimy owal twarzy ruchem dwukierunkowym. Kolejnym ruchem jest wibracja. Działa na układ mięśniowy, nerwowy i krążeniowy. Usuwa napięcie mięśniowe, wpływa na lepsze wchłanianie substancji odżywczych w tkankach. Wibracja działa pobudzająco na czynność wydzielniczą gruczołów. Na zakończenie masażu uspokajam skórę. Ponownie stosuję ruchy głaskania, stopniowo spowalniam ruchy dłoni.